Usłyszał to Niemiec, wyrwał to dzieciątko tej kobiecie z ręki, trzymając za nóżki głową w dół. Kobiecie strzelił w piersi, a to dzieciątko poleciał pod mur i rzucił o mur, zabił. Komendant powiedział, leżąc na podłodze, panowie, albo jesteśmy bohaterami i umieramy, albo się wycofujemy, ale każdy na własną rękę. Zaczęła się praca w konspiracji. Przenoszenie broni, przenoszenie granatów z jednego miejsca w drugie miejsce. To nie tam, że tam dwa, trzy granaty, tylko pół worka, tak jak kartofle. Nasypali mnie w worek i na plecach niosłem te granaty w worku. Obok mnie szła obstawa dwóch ze szmajcarami. I taki przypadek miałem, że przechodziłem przez jezdnię i o bankiet zawadziłem nogą i ten worek mi się zabujał na plecach i uderzyłem Niemca w plecy tym workiem. On zaczął przeklinać. Verfluchter Donnerwetter, coś tam zaczął przeklinać i poszedł. A to był zwykły żołnierz, miał tylko bagnet. Nie miał broni, tylko bagnet tylko miał. Ale te chłopaki, co szli ze mną z bronią, zaczęli, widziałem, że się śmieją. Byłem w obstawie, co się nie bałem. Szmajcery przenosiłem też. Zakładali mi na hasło, podawałem hasło, jak przychodziłem. Rozwierałem płaszcz, wieszali mi na szyi, zapinałem płaszcz i sam szedłem na słomianych nogach na metę. Oddawałem znów na hasło. Kiedy wybuchło powstanie 1 sierpnia 1944 roku, na nasze podwórko przyszedł porucznik, przed tym mi nieznany. Mundur miał okryty płaszczem. Kiedy przyszedł na zbiórkę, rozpiął płaszcz, tak żeby mundur mu było widać. Zameldował się do naszego dowódcy plutonu, Jana Kota, który później zginął na Starym Mieście. Na murze jest jego napis w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wydał mu rozkazy i odszedł. A z kolei nasz dowódca plutonu, Jan Kot, wydał te rozkazy, które przekazał mu, wydał nam. Wydał nam granaty. Broni było mało. Bardzo mało było broni. To tylko Stasiek, kolega Adamczyk, dostał szmajsera, a ja byłem jego ładowniczym. Ja dostałem magazynki i ładowałem mu broń. Ładowałem magazynki, kiedy on wystrzelał te, które miał przy broni. Nasze stanowisko było wyznaczone przez dowódcę kapitana Hala, Wacława Sykowskiego. Nasze stanowisko było wyznaczone Wolska 39, naprzeciwko młyna Michlera. Kiedy Niemcy atakowali młyn Michlera, byli do nas odwróceni tyłem, bo byliśmy po przeciwnej stronie. I wtedy Stasiek Adamczyk puścił serię ze szmajsera, a ja rzuciłem granat. I to wszystko z bramy się działo, w bramie się działo. Także wskoczyliśmy do bramy, na podwórko, na komórki, na dach, przez parkan i przeskoczyliśmy do szpitala Świętego Stanisława. Na Róg Młynarskiej i Wolskiej. To szpital był zakaźny. Dostaliśmy się do sali, w której byli strażacy. Byli bardzo silnie uzbrojeni. W stojakach mieli karabiny i automaty. Kiedy ten komendant chętnie nas przyjął,
chętnie nas przyjął i razem z nimi toczyliśmy walkę. W bramie stanął czołg z wycelowanym ryjem armatnim akurat na nasz budynek. Komendant tej placówki otworzył okno, oddał pierwsze strzały do grenadierów, którzy byli za czołgami, a cała załoga poszła za nim i przez okna oddali serię do tych grenadierów. I szybko skryliśmy się pod parapetami, bo serię puścili na nasze okna. I komendant powiedział, leżąc na podłodze, panowie, albo jesteśmy bohaterami i umieramy, albo się wycofujemy, ale każdy na własną rękę. Kiedy usłyszeliśmy to, to ja ze Staśkiem po podłodze, czołgając się, przeskoczyliśmy do następnego budynku, gdzie byli ranni w łóżkach i chorzy również. Za chwilę wszedł Niemiec z kijem oficer i podnosił tym kijem koce do góry i szukał rannych. Siostra, widząc to, powiedziała temu Niemcowi, żeby poszedł stąd, bo tu nie ma rannych, są tylko chorzy na tyfus i może się zarazić. Więc usłyszał to, opuścił tą salę, a my ze Staśkiem wyskoczyliśmy z powrotem, odszukaliśmy broń, bo ukryliśmy ją przed tym i dostaliśmy się przez parkan na Karolkową i chcieliśmy okrężną drogą przyjść do naszego domu. I Niemcy mieli karabiny maszynowe na dachu w fabryce Philipsa. Kiedy widząc nas, puścili do nas serię z karabinów maszynowych. Myśmy upadli, skryli się i tak nie ruszając się, kilka godzin leżeliśmy na ziemi, aż do zmroku. Od zmroku żeśmy się przedostali ulicą Karolkową na Wolską do naszego domu. Nad ranem usłyszeliśmy tupot butów i wbiegli Niemcy do naszego domu i zaczęli krzyczeć, żeby wychodzić. I wpadli do piwnic i zaczęli wyganiać ludność, kobiety i dzieci osobno, mężczyzn osobno. Kobiety i dzieci naprzeciw naszej ulicy do pałacu hrabiego Biernackiego, do pałacyku. Po wojnie dowiedziałem się, że tam było ponad 1000 osób zabitych. A nas, mężczyzn, pognali na ulicę Wolską 26. To był dom o dwóch podwórkach. Kiedy wbiegliśmy na pierwsze podwórko, rozbawieni Niemcy, rozśpiewani, stał fortepian. Na tym fortepianie grali i pełno butelek po alkoholu było na tym fortepianie. Zaczęli nas z tymi butelkami pustymi rzucać. Pobiegliśmy popędzeni pod ścianę na drugie podwórko. Stanęliśmy pod murem na trupy. Już byli przed nami rozstrzelani. Na te trupy stanęliśmy już i ściana była mokra od wystrzałów, bo jak strzelali w plecy, kula wychodziła, to krew na ścianę bryzgała. Ściana była mokra od krwi. I Niemiec przyniósł karabin maszynowy Bergmana, ustawił go na nóżkach. Oficer, który stał nad nim, strzelił do góry i maszynka zagrała. I od tej pory śmierć kosiła nas. Ja patrzyłem się prosto w lufę. Spod ręki, pod lewe ręki patrzyłem się prosto w lufę. Nie szalałem tak jak inni. Wyrywali sobie głowy, włosy, modlili się. Ręce wznosili do góry. A ja w tą lufę patrzyłem z
spod ręki. I widziałem, jak ten karabin zamiatał przed naszymi nogami, ponad naszymi głowami i po nas. Bo ten Niemiec był bardzo pijany i ten karabin mu w ręku chodził tak, jak chciał, nie tak, jak on chciał. I to nas uratowało dużo, bo gdyby był trzeźwy, to by pojechał ze dwa razy i nas wszystkich by pozabijał. A żeby był pijany, to ta lufa karabinu po prostu w tych rękach tańczyła mu. I w tym momencie usłyszałem krzyk Niemców. Wbiegła żandarmeria na ulicę, z ulicy wbiegła żandarmeria i z daleka krzyczeli: "Nicht schießen, nicht schießen!" Nie strzelać, nie strzelać. I do tego oficera, żeby nas nie rozstrzeliwał, bo będziemy im potrzebni do własnych robót. A te roboty to były takie, że wzięli nas jako żywy parkan przed czołgami z podniesionymi rękami do góry, a później do zasypania barykady na ulicy Działdowskiej i Górczewskiej. Kiedy zasypywaliśmy tę barykadę, to Niemcy nam powiedzieli, że pierw trupy z podwórek musimy ściągnąć wszystkich. Więc z tej ulicy Działdowskiej, ze wszystkich podwórek, ściągaliśmy trupy. Braliśmy ich za ręce, za nogi i nosiliśmy. A Niemcy mówią: "Nie, nie tak. Jeden musi ciągnąć trupa, żeby położyć go na brzuch, stanąć pomiędzy nogi i ciągnąć go." To cała ulica była pokrwawiona i z głowy, z twarzy sączyła się krew smugami. Po wojnie, kiedy wróciłem, to odbyło się w tym miejscu nabożeństwo i ksiądz powiedział, że wydobyto z tej barykady 167 zabitych w tym miejscu. Nawet nie ma tam tablicy. I poza tym, kiedy już zasypaliśmy, ułożyliśmy kostki, przeszły czołgi, dali nam trochę odpoczynku i wbiegli z powrotem i zaczęli krzyczeć, żebyśmy lecieli. Schneller gehen. I pognali nas na ulicę Żytnią, Ruch Młynarskiej. Tam Niemcy mieli barykadę, która im się zapaliła, bo była ułożona z drewna. I ci Niemcy, którzy byli na barykadzie, nie byli poinformowani, że idziemy im z pomocą. Odwrócili się i zaczęli rzucać w nas granatami. Także nie tylko nasi ginęli i byli ranni, ale i Niemcy, którzy nas eskortowali, również jeden był zabity i wielu rannych. Jednemu Niemcowi granat urwał głowę, hełm poleciał do góry, upadł i tak bujał się na tym. A ten kadłub się przewrócił i krew chrustała mu z szyi. Także to widziałem. Następnie ugasiliśmy tą barykadę i zaczęli krzyczeć do nas: Zehn jungen Mann, komm schneller. Wyrwali, chłopaki się zbili, wbryły go jedną, bili po rękach karabinami, oderwali 10 i kazali biec ulicą do Żytniej. Chłopaki biegli, my patrzymy na nich i nastąpił wielki wybuch. Niemcy wiedzieli, że tam jest zaminowane i puścili tych chłopaków, którzy nie wiedzieli, że tam są miny. I podeszli do góry, jak opadały tylko strzępy. Chłopaków nie było widać. Zapadł zmrok i popędzili na cmentarz kalwiński, Ruch Młynarskiej i Żytniej. Tam do rana żeśmy przeleżeli na murawie grobów nad ranem. Popędzili nas do ulicy Górczewskiej, gdzie długą i szeroką wstęgą ulicy wyprowadzani byli ludzie.
było dużo rannych, a nie było na czym ich mieć, to na drzwiach żeśmy nosili. Ja też niosłem na drzwiach, na krzesłach nosiłem rannych. Ale byłem też zmęczony, bo nie jadłem już 2 dni, nie piłem. Nawet chyba więcej dni nie piłem, nie jadłem. To byliśmy strasznie zmęczeni i słabi. Także nie mogliśmy ich tak długo nieść. Kładliśmy ich i drudzy brali, nieśli. Kiedy dochodziliśmy do ulicy, do wiaduktu na Górczewskiej, po prawej stronie z domu wyleciała młoda kobieta z bramy, płacząc, strasznie płacząc, a na ręku miała małe dzieciątko z gołymi nóżkami. Usłyszał to Niemiec, wyrwał to dzieciątko tej kobiecie z ręki, trzymając za nóżki głową w dół. Kobiecie strzelił w piersi, a to dzieciątko poleciał pod mur i rzucił o mur, zabił. Dalej szedłem, zobaczyłem chłopca leżącego na ziemi, a z nóg sączyła mu się krew. Kiedy dotknąłem tego chłopca nogą, otworzył oczy. Ja widząc to, poprosiłem kolegę, żeby zdjął płaszcz i żeby w tym płaszczu nieść zapoły tego chłopca. Zauważył to Niemiec. Przyłożył chłopcu broń do głowy. Ja nie wiedząc, czy odważnie, czy mężnie, czy to odruchowo było, to był odruch. Chwyciłem go za rękę, za rewolwer do dołu i krzyknąłem: Nicht lesen, der Kinder noch, der Knabe noch, noch leben. Ten Niemiec wyrwał mi tę rękę, coś pomamrotał i poszedł. Ja się później zastanowiłem, co ja zrobiłem. Przecież on mógł mnie zabić i tego chłopca zabić. Ale ja i powiedziałem, że to się stał cud. I tego chłopca później niosłem sam na plecach do Fortu Wola. Tam go położyłem na pośród innych chłopców, którymi się opiekowały siostry zakonne. Nas nad ranem następnego dnia wyprowadzono na dworzec zachodni. Idąc po drodze, widziałem, jak się palił stos dzieci na cmentarzu prawosławnym. Do dzisiejszego dnia jest ten grób. Po prawej stronie, jak się wchodzi do bramy, jest grób spalonych dzieci. To stos dzieci się palił w sierocińca. Załadowali nas do pociągów, do pullmanów i wywieźli do Pruszkowa. Tam byłem niedługo. Następnego dnia podjechały pociągi towarowe i wywozili ludzi. Mnie wywieźli do obozu, do Namslau.